Akcja Niebieski Parasol jest to akcja organizowana przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgowe Izby Radców Prawnych w całej Polsce. Akcja jest objęta honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to akcja nas, radców prawnych, naszego samorządu, skierowana do obywateli, do ludzi, którzy często są zagubieni w gąszczu przepisów, nie wiedzą, jak sobie poradzić z otaczającą nas rzeczywistością prawną, ze swoimi mniejszymi lub większymi problemami prawnymi. Dlatego my, jako radcowie prawni, wychodzimy do Państwa i zapraszamy do skorzystania z naszych porad, tym razem bezpłatnie, przez tydzień, od 14 do 18 września będziemy udzielać porad prawnych każdemu, kto się do nas zgłosi. Jest to jakby nasz taki wyraz chęci pomagania ludziom, również tym, którzy są najbardziej potrzebujący, których po prostu nie stać na co dzień na pomoc prawną, po to, aby mogli Państwo przyjść do nas, poznać nas i razem z nami rozwiązać swoje problemy, które dla Państwa zawsze są najważniejsze, a gdy przychodzą Państwo z nimi do nas, dla nas są również najważniejsze. Przede wszystkim porad udzielać będziemy w Gdańsku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Okręgowej Izby Radców Prawnych, ale podobnie jak w zeszłym roku, również i w tym chcemy wyjść do Państwa tam, gdzie pomoc prawna jest mniej dostępna i tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, czyli do mniejszych ośrodków miejskich. I tak w tym roku porad udzielać będziemy również w Wejherowie, w Kościerzynie, w Tczewie, w Kwidzynie oraz w Starogardzie Gdańskim. W Wejherowie, gdzie akurat mam przyjemność organizować naszą akcję, porad udzielać będziemy w Ratuszu Miejskim przy placu Wejhera 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 18. Zapraszamy wszystkich Państwa, zapraszamy mieszkańców powiatu wejherowskiego oraz oczywiście mieszkańców powiatu puckiego, ponieważ jakby geograficznie mają Państwo do nas całkiem blisko. Z pewnością będziemy się starać pomóc każdemu, kto przyjdzie do nas i zada nam pytanie. W tamtym roku ta akcja cieszyła się dużą popularnością. Tak, rzeczywiście. W naszym województwie w ciągu tygodnia udzieliliśmy ponad 500 porad prawnych. To oznacza, że no jakby zapotrzebowanie z pewnością jest na porady prawne. Z drugiej strony w Wejherowie samym w ciągu tygodnia było tych porad ponad 120. Także rzeczywiście nasi współobywatele potrzebują tej pomocy, często nie do końca wiedzą, co porządzić ze swoimi sprawami. I uważamy, że taka akcja jak nasz Niebieski Parasol jest po prostu potrzebna. Czy idzie to jakoś sklasyfikować, z czym najwięcej mieszkańcy powiatu wejherowskiego czy powiatu puckiego przychodzą na takie porady? W większości przychodzili Państwo do nas z problemami z zakresu prawa spadkowego, prawa cywilnego, z problemami dotyczącymi prawa rodzinnego, czyli kwestie rozwodu, opieki nad dzieckiem, alimentów, z kwestiami dotyczącymi prawa pracy, czyli umowy o pracę, nasze prawa pracownicze i różnego rodzaju kwestiami takimi, można powiedzieć, o dużym stopniu różnorodności, bo były to naprawdę sprawy administracyjne, sprawy takie gospodarcze, sprawy o zapłatę, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Także no my jakby na co dzień takimi sprawami się zajmujemy. Zajmujemy się na co dzień bardzo szerokim spektrum problemów prawnych, także staramy się pomóc w każdej sprawie, z jaką Państwo do nas przychodzą. Porad prawnych udzielać będziemy w dniach od 14 do 18 września bieżącego roku, w godzinach od 16 do 18. Prosimy Państwa, aby zapisywali się Państwo telefonicznie na nasze porady. Numer telefonu 58 355 05 60. To jest numer do Ośrodka Szkolenia Okręgowej Izby Radców Prawnych, gdzie będą Państwo mogli uzgodnić dogodny termin do tego, żeby nas odwiedzić i skorzystać z możliwości, jakie daje nasza akcja.